Siemanko widzowie. Jak wiecie, 13 zaczynają się kwalifikacje do Mistrzostw Świata w Fortnite. Są do wygrania ogromne pieniądze, więc z Patronem postanowiliśmy nagrać krótką serię poradników, która będzie trwała przez 10 tygodni. Będą się ukazywać w każdy poniedziałek jeden filmik u mnie, jeden u Patrona na kanale. Dzisiaj pokażemy wam po 5 tipów, które pozwolą wam zapłacić przewagę nad przeciwnikiem. W kolejnych możecie się spodziewać kolejnych tipów, ewentualnie jakieś analizy demek, jak się przemieszczać po strefach itp. Zapraszam do oglądania. Pierwszym tipem, jaki wam pokażę, będzie użycie nowej pułapki, gdy mamy zamkniętego przeciwnika w boksie. Stawiamy przed boksem nową pułapkę i strzelamy po prostu w ściankę. Jak widzicie, przeciwnik dostał przy ścianę, ta pułapka bije 80. Mało kto ma 100 HP na takich late game'owych rozgrywkach, a jeśli nawet by miał, to wystarczą 4 tipy ze śmierdziela. Ok, kolejnym tipem jest, jeśli mamy przeciwnika w boksie, podchodzimy, podmieniamy mu ściankę, edytujemy, stawiamy mu schody. Schody rolujemy w taki sposób. Przeciwnik tak naprawdę nie wie, o co chodzi, to są nowe tipy, mało kto wie, o co chodzi i tak nawet jakby wiedział, to ciężko jest wyczaić, co się teraz wydarzy. Szukacie sobie przeciwnika pod spodem, tylko musicie to zrobić płynnie, tak? Teraz wam to pokazuję w zwolnionym tempie. Odetudujecie, strzelacie pompę, przeciwnik nie wie, gdzie jesteście, zazwyczaj szukacie miejsca, żeby spaść mu za plecy. Tak jak mówiłem, nowy tip, więc nawet prosi mogą się na to nabrać. Zachęcam do korzystania. Ok, trzecim tipem też będzie edytacja schodów. Podchodzimy do przeciwnika do boksa, podmieniamy mu ściankę, edytujemy, stawiamy schody i teraz tak, wyjmujemy pompę, aby od razu po edytacji mieć pompę w ręce. Edytujemy schody w ten sposób, one są żółte, strzelamy do przeciwnika. Jeżeli za pierwszy raz to się nie uda i on podskoczy, robimy to jeszcze raz po prostu. Edytujemy, drugi raz edytujemy, przeciwnik jest w szoku. Mało kto potrafi z tego wyjść. Zazwyczaj przeciwnicy są wcelowani, czekają na waszego edita, że zedytujecie to w bok, z przodu, pojedyncze schodki są was wcelowani, ale nie spodziewają się tego, że zrobią się z tego żółte schody. Kolejnym tipem będzie wejście do kratki przez daszek. Też nowy tip, mało osób wie, o co w tym chodzi. Podchodzicie, podmieniacie przeciwnikowi daszek. Wchodzicie w róg. Trzymając pompę, w razie W jakby edytował na głowie, uderzacie, nadal trzymacie pompę, jakby chciał teraz edytować i was uderzyć, uderzacie kolejny raz, macie żółtą ściankę, uderzacie go przez ścianę. Tak naprawdę mało kto się tego spodziewa, możecie też mu wskoczyć do środka, lepiej po prostu zabić go z góry, bo jak wiadomo, przeciwnik może mieć pułapki i może coś na nas skończyć źle. Dobra. Teraz dlaczego po każdym uderzeniu w podłogę wyjmowałem pompę? Już wam tłumaczę. Gdy mamy zamkniętego przeciwnika w kratce, najłatwiejszy sposób na porobienie kogoś, kto wchodzi do nas, jest szybka edytacja. Więc po każdym uderzeniu wyjmowałem pompę, gdy przeciwnik chciał się zedytować, na przykład jak teraz w ten sposób. Zapobiegliśmy temu. Punch pada i strefa jest dość blisko, a jak wiecie, teraz co druga osoba ma na mapie złotą pompę, złotego starego skara, który po prostu laseruje. To dopiero jak mówiąc, że 10 osób do ciebie strzela jak lecisz w górze, nieraz na pewno wam się zdarzyło, że paliście przez to, że użyliście launchpada. Możecie użyć go na tak zwane na krótko, czyli edytujecie sobie górną sufitkę, edytujecie sobie trójkąt w ten sposób, stawiacie launchpada pod sobą i on was wybije po prostu nisko do przodu. Jesteście w strefie. Drugim takim tipem, jak gracie solo, z dobrą widocznością, siedząc w turtle, to jest postawienie sobie schodów, zedytowanie z tej sufitki, podskoczenie, odedytowanie. I teraz jeśli zedytujecie sobie dookoła cały trójkąt, macie mega dobrą widoczność, wszystko widzicie. Tak samo możecie użyć launchpada z tego, czy zedytować po prostu w tą stronę i postawić launcha, czy po prostu, jeśli macie daleko strefę, zrobić tak, żeby on pękł i lecicie do strefy. Jeżeli te triki wam się podobały, zapraszam też na kanał do Patrola, tam macie drugi odcinek, kontynuację tych tipów. Jeżeli wam to się podobało, zachęcam do zostawienia subskrypcji, lajka, no i oczywiście wpisaniu kodu ONF Lifestar w sklepie, to mnie bardzo wspomaga. To jest taki darmowy donate od widza, dzięki któremu możemy się po prostu rozwijać. Dzięki, trzymajcie się, do następnego.